Państwa przeprosić, ale po prostu w piśmie, które Państwo się zgłosili o tej manifestacji, nie był on wymieniony jako jeden z tych, dla którego będzie tam Państwa petycja złożona. W związku z tym sekretariat przyjmie Państwa petycję, proszę wyznaczyć 2-3 osoby i złożymy tą petycję u Pana Wojewody i ta petycja jeszcze dzisiaj pójdzie do Prezesa Rady Ministrów. To tyle, co mogę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Prosiłbym teraz, żeby któryś tu z kolegów odczytał te dwa stanowiska dla nas i my dopiero pójdziemy tam. Szanowny pan Ryszard Stachurski, wojewoda pomorski. W imieniu wielotysięcznej rzeszy działkowców z naszego województwa przekazujemy panu wojewodzie petycję do rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z pracami legislacyjnymi w Sejmie decydującymi o przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych. Domagamy się od Sejmu RP uszanowania dorobku milionów obywateli, dla których działka stanowi dorobek życia i miejsce wypoczynku umilającego życie rodzin, których nie stać na zagraniczne wojaże, ale i tych, dla których są miejscem życiowej aktywności po wielu latach wyczerpującej pracy zawodowej. Domagamy się potraktowania z należytym szacunkiem głosu 924 tysięcy obywateli, którzy podpisali się pod projektem ustawy opracowanym przez naszą działkową organizację. Domagamy się poddania krytycznej analizie projektu ustawy opracowanego przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej, mającego na celu wywłaszczenie działkowców z prawa bezpiecznego gospodarowania na działkach i zniesienie ochrony oraz likwidację ogrodów i ogrodnictwa działkowego w Polsce. Domagamy się, aby premier Rzeczypospolitej zajął jednoznaczne stanowisko w obronie rodzinnych ogrodów działkowych. Tak, aby ich likwidacja była możliwa jedynie w wyjątkowych przypadkach, a odebranie uprawnień nie dotyczyło tych działkowców, którzy gospodarują na działkach zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Działkowego. Oczekujemy, aby przepisy prawa wspierały działania naszej organizacji, mając na celu wyeliminowanie z rodziny działkowców tych użytkowników, którzy traktują działki jako możliwość taniego dorobku i zabudowują je dla celów stałego zamieszkania. Domagamy się także, aby zgodnie z artykułem 12 Konstytucji RP do samych działkowców należała decyzja, w jaki sposób będą się zrzeszać i czy chcą, aby ich organizacja miała ogólnopolski charakter i była pełnoprawnym partnerem międzynarodowych związków skupiających działkowców. Nie, nie, dalszy ciąg, tylko uszedł. Polska przechodzi kryzys gospodarczy. Samorządy są nadmiernie zadłużone. Znacznie wzrosło bezrobocie zarówno młodych, jak i starszych pracowników. I obniżenie progu poczucia bezpieczeństwa o przyszłość dla milionów działkowców nie sprzyja tworzeniu warunków do mobilizacji społecznej na rzecz przezwyciężenia kryzysu, co w znacznym stopniu może obniżyć udział obywateli w wyborach
i zwiększyć szanse wyborcze ugrupowań populistycznych używających demagogicznej argumentacji. Występujemy w obronie naszych praw, w imieniu spokoju społecznego, w imieniu poczucia stabilnych warunków życia, pracy i wypoczynku. Przepraszam. Manifestacja działokowców województwa pomorskiego, Gdańsk, 5 czerwca, Urząd Wojewódzki. Podpisali prezes okręgowego zarządu PZM w Gdańsku, Czesław Smoczyński, prezes okręgowego zarządu PZD w Słupsku Wiesław Boracyński i przewodniczący manifestacji Mieczysław Kamiński. To było do wojewody. Gdzie on jest?